Witam Was bardzo serdecznie, przed nami Konradowi, co to jest kolejny odcinek symulatora X-Train 11. Dzisiaj kontynuujemy poprzednio rozpoczętą trasę. I właśnie wjechaliśmy na pas. Tego będziemy startować. Więc szanowni Państwo, startujemy. N1 stabilized. Mamy tekst. History free. Positive claim, gear up. After takeoff checklist, landing gear up, flaps retracted, packs on, checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. Standard Barrow cross check, passing flight level 023. Spoilers disarmed. Jeszcze nie jestem, z ciśnieniem nie zrobiłem, co on tu gadam, tak głupoty. No to climb. Właśnie o tym zapomniałem. Dobra, przelatujemy przez chmurę. Co to mi się stało z tym moim planem na tupanie? No to ale co w ogóle. Na kło ma być na body. Aneki na kło. Bez powtórki Aneki, tylko od razu ma być na body. Insert. Kurczę, to się zadziała, no. Ciekawa czynność się wydarzyła. Dobra, nawigacja się ogarnęła, dobrze jest. Bardzo mnie to cieszy. Below the line completed.
No i dobrze, no i pięknie. Choć tutaj no, nikt nie zawiewa. Pomalutko się będziemy tak wnosić, delikatnie zmniejszając rozporas prędkości znoszenia. Jakbyśmy ktoś pytał cały czas, wiem, że nie widzicie tej nakładki na tym ekranie z wysokościami i tak dalej, wszystkim podanymi, ale no nie wiem jak to wykonać. No po prostu ktoś się popsuło z programem i tyle.
Tak, jak mówiłem, że będziemy przelatywać nad górami, właśnie też i to robimy. Widzicie, jakie ładne, piękne, jakie wysokie w ogóle. Ale reszta trasy już będzie oczywiście w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia na razie, czyli pa, pa, a przez też oczywiście.